Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy, no i bitewka z Atkinsonem na sam dobry start filmu. Przypomnę oczywiście o kalendarzu. Chcesz wziąć udział, no to oczywiście łapa w górę, sub z dzwonem i co? No... dołącz na Discorda, tak? Bo to sprawdza, no i oczywiście użyj kodu Croxy na CSGO skins. Jak jesteś osobą pełnoletnim, wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz tutaj magiczny plusik zielony w prawym górnym rogu i wpiszesz tutaj oczywiście kod Croxy przez 2x. Jak wpiszesz tego kodu i go użyjesz, to masz skrzynkę na start za free, więc warto sobie oczywiście skorzystać. No i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty za każdym razem, jak kodu użyjesz, to możesz sobie 10% więcej zyskać. No to tak jakbyś stary do sklepu szedł, wydał sobie stówkę i kasyrka powiedziała, a no masz, wybierz sobie jeszcze coś za dyszkę za darmo. No to taka stara możliwość, myślę, że fajna, odebrać sobie dyszkę za free. Oczywiście przed każdą opłatą kodu możesz użyć i oczywiście... i oczywiście co? No nie, oczywiście... odebrać sobie, tak? Odebrać sobie darmową kaskę. No tutaj już chyba nic na pewno nie stanie, więc bitewka tutaj dla nas, dla nas się 2900 wygrać, więc no spoci. Zróbmy sobie jakąś bitwę nową. Mamy jeszcze całkiem spory budżet, więc rzućmy na to. No skrzyneczki te, które lubię najbardziej, procentóweczki. 10 razy 4% na Marble Fate'a, więc sobie oczywiście jak najbardziej wrzucamy. No i generalnie wyjmiemy jakieś skiny dla widzów, wyjmiemy dużo skinów dla widzów, więc... Więc będzie co wam rozdawać, tak? Więc jak chcesz sobie oczywiście skina wygrać, no to zapraszam Cię do wzięcia udziału w konkursach na odcinkach, czyli właśnie w tym kalendarzu, no i oczywiście na streamach, bo na streamach też jeszcze rozdaję skiny, więc warto sobie być. Czasem sobie rozdaję skiny, czasem sobie gram w CS-a, więc można jak najbardziej fajnie spędzić z wujem czas, tak? Znaczy, troszkę dziwnie to zabrzmiało, no ale wiesz o co chodzi, tak? Możesz sobie miło czas po prostu spędzić z panem prowadzącym na streamku. I zobaczmy, czy ja tutaj miło spędzę czas podczas tej bitwy, bo póki co, no to tak, wiesz, to tak jak spotkanie rodzinne takie stare, nie? Jak wiesz, zjeżdża się cała rodzina i tak troszkę taka niezręczna trochę sytuacja jest. A ja się właśnie tak czuję teraz z tą bitwą, tak trochę niezręcznie przegrywając tutaj z botem Michaelem. No jedna kosa, dwie ostatnie skrzynki. No jak dla wuja tutaj by wleciała jakaś, właśnie jakiś hadzwanik, no to bym się cieszył, tak? No ale póki co, no nie ma się co cieszyć. Oj, no... kurczę, no gdybyśmy mieli właśnie... gdybyśmy mieli tego Marble Fade'a, mogłoby to wyglądać inaczej, tak? Mogłoby to wyglądać inaczej. No ale no niestety, it is what it is, tak? Rzućmy sobie może teraz no, z 5 luksuriosów, bitwa za 200, więc no naprawdę... no, mocno, tak? Mocno. Wrzućmy sobie bota. I zobaczmy, czy uda nam się wygrać tą bitwę. Pierwsze otwarcie leci. Jest Petunia. Ona kosztuje 200. Zależy oczywiście od stanu. 200, 300, nawet chyba jedna kosztuje 400. Tak mi się wydaje. Zobaczmy tutaj dalej, co nam się uda zdobyć. Niestety rękawice dla mojego... Oj. No to są dwa otwarcia, które tutaj wstrząsnęły panem prowadzącym. Tak, tak chyba mogę to ująć. No nawet ta kosa już nic nam nie daje. Bo ta MK Prince Stream. Well War. 1733 zł. Goście sprawy z każdej skrzynki zrobił profit, stary. Nie zrobił tylko z jednej skrzynki profitu. No nie fajnie, no nie fajnie, stary. Nie będę tego ukrywał, bardzo mi się to nie podoba. To co się wydarzyło, dlatego 5 razy anarchia, skrzyneczka Royal tutaj. Zobaczmy tutaj, co się wydarzy z tej bitwy. No potencjał jest, tak? Nie są to tanie rzeczy, nie są to tanie skrzynki. No ale musi to dobrze zagrać, tak? No jest dobrze póki co. Lecą rękawice nam z tej skrzyni. Więc jest to jak najbardziej otwarcie na plus, no ale te rękawice, no właśnie, teraz zamiana ról i... no kurczę, lepszy stan tego USPA daje nam prowadzenie póki co. No ale jak tutaj to będzie? Okej. No ten suwenir wydawał mi się zawsze ciut więcej kosztuje. No ale okej, zobaczmy jak Enka Prince 200 zł Factory New się zameldowała. No i zobaczmy, bo tu dalej jest jeszcze do przegrania, tak? Tu nie można chwalić z dnia przed zachodem słońca. Ostatnia skrzynia Royal. Najważniejsza, no i mamy Tiger Tooth'a. I mamy 1800 zł. No dobra, łącznie trójeczka. Więc spoko. Sprzedajmy sobie może to, co mamy. To właśnie trzy koła.
No i zróbmy jeszcze coś, tak? Jeszcze jakąś bitwę zróbmy. Na przykład, jesteśmy niżej. No nie wiem, czy chcesz się pchać dalej w te luksuriosy. No może bardziej safe, zróbmy na Royale po prostu, Pieczniak Royal. Znaczy bardziej safe, bitwa za 3150 zł, stary. No, panie prowadzący, no... No tutaj, że tak powiem, dwubiegunówka trochę się odpaliła. No ale no dobra, niech będzie. Good Night Lore z pierwszej skrzynki. 1000 zł, no tutaj solidnie się zameldowała. Ojojojojojoj! No powiem wam... Dobra, myślałem, że te rękawice z ponad kafla kosztują. No ale na szczęście moje tyle kosztują. Jego mówię, nie, niestety, Wellworn. Znaczy dobrze dla nas, tak? Wellworny za 770. Oj, no ale te rękawice też wyglądają solidnie. No żeby tu się nic nie stało w ostatniej skrzynce, nic złego dla nas, no szczerze nie wiem. Graliśmy starej różnicą 30 zł. Graliśmy różnicą 30 zł. No powiem tak, naprawdę bardzo, ale to bardzo solidnie dzisiaj te bitwy lecą. Bardzo mi się podoba to, co się dzieje póki co. No to jak kurczę, mamy takiego farta, no to żal aż nie spróbować tego szczęścia, stary, zamienić jeszcze w tą AWPDZ Hydra. No to będzie naprawdę... No jakby to się udało, to byłbym spełniony. No ale zobaczmy, czy będę mógł być spełniony po tej bitwie. Bo póki co, no zaczynamy z Good Knife'em, tak? Zaczynamy z Good Knife'em, drugie otwarcie. No jest to już tylko 2700 do nadrobienia, tak? Już tysiaka mamy z tych 3780 zł, które wydaliśmy na tą bitwę. No ale no, my nie przychodzimy na tą skrzynkę z takim mindsetem, że wiesz, żeby wyjść na zero. Żeby z tych Good Knife'ów jakiś się uzbierało na że tak powiem, zwrot. My tutaj przychodzimy z nadzieją, stary. Z mentalnością zwycięzcy, żeby tą AWP Desert Hydra po prostu zgarnąć. 4% szans, przecież 10 skrzynek, no czysto matematycznie powinniśmy mieć jakoś 40%. Że w ogóle te dwie osoby są w tej bitwie, no to podwajamy ile skrzynek, no to w ogóle mamy 80% w teorii, że ta AWP faktycznie poleci w jednej takiej bitwie. No ale jak możemy zobaczyć? No tak się nie dzieje, no wygraliśmy, ale wygraliśmy 1000 zł, więc no myślę, że możemy sklonować tą bitwę, spróbować naszego szczęścia jeszcze raz. Myślę, że to będzie, no nie powiem, że to jest dobry pomysł, tak? Nie powiem, że to jest dobry pomysł, ale no ja nie mam dobrych pomysłów zazwyczaj, tak? To jak ja gram, to jakby nie zwracaj na to uwagi, ty graj odpowiedzialnie, stary. Bo ja gram nieodpowiedzialnie, ja gram bardzo mało odpowiedzialnie. I jakby ja mam tą świadomość, że no, nie wszystko może się udać, tak? Więc polecam tobie też taką właśnie świadomość sobie wyrobić, że wiesz, nie wchodzisz zakręcić skrzynką z jakby wiesz, z pewnością, że wygrasz, tylko musisz mieć tą świadomość, że faktycznie, no że faktycznie może się nie udać, tak? No bo nie każda skrzynka zakręci dla ciebie dobrze, tak? No zobaczmy, no dzisiaj dla mnie ta skrzynka bardzo źle kręci z tą Hydrą. No poprzednie bitwy, no naprawdę było wysoko, naprawdę było wysoko. No ale tutaj coś się ewidentnie psuje. No ja muszę chyba ponarzekać, tak wiesz? Ja muszę chyba tak ponarzekać na skrzynki, żeby zaczęły oddawać. No powiem tak. No, w końcu się udało, tak? 7500. Jak możecie zobaczyć, w międzyczasie jeszcze poakceptowałem trochę ofert ze skinami dla was, więc wszystko oczywiście z mojego ekwipunku leci do was, no bo ja ostatnio praktycznie wszystko, co mam, rozdaję wam, tak? Więc doceń to i bierz sobie udział w konkursach, tak? Na odcinkach, na streamach, no wszędzie możesz sobie skina wygrać, więc wystarczy tylko śledzić kanał, stary, i dołączyć na Discorda. No ale to nie wszystko, co wujak Rogo dla ciebie przygotował w tym odcinku, bo ostatnia bitwa w tym momencie leci. 1300 zł, 3 osoby, underdog. Jest to bardzo ważne, jest to słowo klucz, bo w tym momencie tą bitwę przegrywamy, ale wygrywamy, tak? No bo osoba oczywiście wygrywa, która ma w skinach najmniej. No i zobaczmy, ostatnia skrzynia, czyli ametyst. No dla mnie słabo, ale do moich oponentów. Patrz, co poleciało, stary. Jeden nóż za trzy koła, drugi nóż za trzy koła i wujak Roko. Wujak Roko w formie, stary. Zobacz, jaki piękny karambicik. Jeden,
drugi, no i wszystko leci dla wuja. No stary, powiem ci tak, no tak jak dzisiaj oddało, tak jak te bitwy dzisiaj wygrały, ten odcinek, to jest niesamowite. Otwórzmy jednego ametysta jeszcze, bo mamy dużo kasy. No i ja się mogę chyba z wami pożegnać, że no żegnam się jeszcze z wami tutaj z rękawiczkami trafionymi, więc no naprawdę, lepiej być nie mogło. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. Weź się w kalendarzu, żeby wygrać fajne skiny. No i oczywiście użyj kodu CROXY. +10 do skilla, +10% więcej do każdej wpłaty. Siema!